Siemaneczko, cześć, czołem, witam was wszystkich serdecznie w kolejnym odcineczku z Farmer Dynastii. Moi drodzy, mamy godzinę 6:57. Tak, ale jestem głodny, więc sobie szybko zjemy. A może zjemy sobie pizzę? Właśnie, bo moja żona ugotowała mi pizzę, proszę bardzo. Ugotowała mi dwie pizze. Zjemy sobie jedną pizzę na śniadanie. Dlaczego by nie? Co nie? Tak jest. Proszę bardzo, jestem najedzony. Teraz pojawiły się nowe zadania. Zupa, pomidorów nie dostarczamy, transport i... I co? I orać? Nie, orać nie. Moi drodzy, czas najwyższy zająć się chyba remontem chałupy, no bo ta kuchnia wygląda, kurde, jak wyjdź stąd i nie wracaj. Nie po to kupiłem sobie tego sprzęta, żeby ten. Więc myślę, że tu trzeba byłoby... No już jak stoi tam moja zaraza, to niech ma tą nową kuchnię. O, miotłę tu przytargała do kuchni, jakiego grzyba. Na pewno będzie potrzebowali nowych jakichś paneli na podłogę. Myślę, że tu też. Dobra, spiżarkę zamkniemy. Co my tu mamy? Tu mamy ładny salon w sumie. Salon z łazienką. O kurde, łazienka też wygląda, jak wyjść stąd i nie wracaj. No w sumie dla mnie to tam, jak ja cały czas w polu, to mi tam naprawdę to no nie potrzebowało, wysrać się mogłem i w krzokach, nie? No właśnie, ale dobra, przyszła już baba, to już dla baby trzeba tu byłoby zrobić, no. Myślę, że coś tu trzeba byłoby z tymi ścianami zrobić, więc... O! Pa, kopie! Kopie, cześć! Dzień dobry! Hi, honey! Good morning! Good morning, dear! Good morning, good morning! Miło cię widać, skarbie. Nice to see you, love. How are you? There's some work with the cows, but the milk is delicious. A to już mówiłaś to wczoraj. And additional money makes it worth it. To już to wczoraj mówiłaś. Hi, sugar. Good morning, cukiereczku. Dobra. Potrzebujesz czegoś, czy nie potrzebujesz, babo jedna? No, not at the moment. Nic nie, no to idę do pracy w takim razie. I am off to work. Have a great day. Bye, sweetheart. Dobra, to cześć. To cześć, ja jadę. Żeby cię nie przejechać. Jedziemy, moi drodzy, gdzie jedziemy? Do sklepu jedziemy. Zmieszczę się w połówce, powinienem się zmieścić. Nic. Kurde, lusterkiem zawadziłem. Dobra, nieważne. Ten, kurde, a może ten ma książki jeszcze inne? Czekaj. Stój, wysiadaj. Stój, wysiadaj, pokaż co ty masz, chłopie. Johnny. Johnny, masz nową książkę? Can I help you? Gdzie mogę kupić pojazdy? Nie, dobra, dawaj. Care to trade? Sure. What do you need? Książkę kucharską. Nie z jajkiem. Nie z jajkiem. Drona? Kurde, ten dron kosztuje tyle kasy, nie? Może bym go kupił? 5800. Oddaj. Zobaczymy, jak dron wygląda. Sportowy. Ole, lata ty. A jak do góry? Spacja, góra. Dół, shift. Ole, za pierwsza. Dobry jest, ej, a właśnie. Pokazało się nam ten, czy nie? Coś na mapie nowego, jak kupiłem drona? Chyba nie. No trudno. Dobra, mamy dwa drony, ale kasy ubogo. Ten jak zwykle, nie widzę, że tu chłop stoi na drodze. Nie, muszę, kurde, jak zwykle przypieprzyć, bo co? Barany. Dobra, jedźmy do tego sklepu. To gdzie ten sklep jest? Czekajcie, bo ja się tak rozglądam na boki, a nie patrzę, co się dzieje na drodze. Więc pojedźmy do tego sklepu. Tam jakaś hacjenda jeszcze jest. Czy tam ktoś stoi? A tak z ciekawości bym zaszedł i zobaczył, czy ktoś tu jest. Czy mogę to kupić, bo... Jest ktoś. Ktoś jest. Sasza! Ty, nie mogę wejść do Saszy? Mogę. Sasza i Sam tu jest. Czyli tego nie mogę kupić. Sasza, co tam słychać? Hi there.
powiedz, że masz książkę. Good morning. Siemanko. Kurde, nie mogę z nią. No bym cię poderwał, ale nie będę, cię podrywał, bo mnie... It sure is. Bo mnie przestraszysz swoją łysiną. A zobaczmy coś, jakieś wiadomości. Opa, już idzie, kurde, Amon. No, stary mój, to już wiem o tym. Dobra, dzięki, super. Thanks. Trzymaj See się. You around. Gdzie ten jest? Cześć. Hello. Them politicians. What are they thinking? No, łysina mu przychodzi przez... Let them come and live with us for a week. They'll see what a real life is. Tak jest. Tak jest. To trzymaj się, na razie. Lubisz mnie choć trochę? Nie lubisz. A Sasza? Też mnie nie lubi. A w dupie z wami. Nie, to nie. Ale wiem, że gdzieś można było kupywać jeszcze, kurde, działki. Ale dobra, my nie jedziemy po działki, tylko my jedziemy po towar, moi drodzy, do sklepu. Przez łąki i po... O Jezu! Ole fart. My jedziemy do sklepu. Tu mamy sklep i tu zostały nasze... Ej, nie, wykorzystałem wszystkie panele słoneczne? Niemożliwe. Wydawało mi się, że miałem jeszcze coś. Dobra, co my tu mamy? Kup dach bitumiczny. Białą cegłę nie. Dachówkę nie. Cegłę nie. Panele słoneczne. Co tu mamy? Płytki ceramiczne. No byśmy kupili. Płytki ze dwie. Kupimy. Co jeszcze? Blachy nie. Paneli słonecznych nie. Może od tej strony. O, tu mamy... Co my tu mamy? Kup deski. Kup deski. Co my... Kup gąd. Gąd to jest na dach. Płytki, blacha, to też jest na dach. No dobra, to desek trzeba będzie kupić. Desek. Ze dwie palety. Ze trzy palety. Ze cztery palety. My tu... O! Będziemy impregnować drewno. Nawet dwa razy. Teraz co my tu mamy? Tynk surowy. Gładź. Tynk surowy jest do... A to? Kup tynk. Nie, kup tynk. Kup tynk surowy. Teraz tynk, weźmy jeden i... Ej, nie mogę kupić za dużo tego mam? Ja. Dobra, dawaj, mietek. To co będzie nam najważniejsze. Dobra. Pyk, jak to się brało? Enter, podłącz deski. Pyk. Pyk. A, taki cwańczyk. Pyk. Pyk, cztery deski. Dobra, stop, stój. Stój się, nie ruszaj. Deski. Deski. Teraz do desek weźmiemy te płytki. Do płytek. Co byśmy jeszcze wzięli? O, to weźmiemy. To będzie impregnat. Daj do tyłu. Stop. Impregna do drewna. OK. Teraz weźmiemy jeszcze tak. Weźmiemy jeszcze sobie te płytki. O. Kurde. I tu nam zostanie teraz co? Dobra, to jedne deski. Pozbędziemy się desek. Desek się pozbędziemy. A weźmiemy, co my weźmiemy? Co to jest? Nie wiem, co to jest, ale weźmiemy to. Zobaczmy, co to jest. Tynk surowy. Weźmy tynk surowy. Czyli to było to. I weźmy jedną gładź. I powinno nam starczyć, nie? O, gładź jest tam. Gładź jest tam. A my weźmy to. No i dobra. I jadymy, nie?
Deski mamy, wszystko mamy. O, jeszcze słupek, ja pierdzielę. Dobra, i bierzemy się za remont naszej chałupy, nie ma co, kurde. Ile mi tam kasy zostało? 22 tysiące. To ogarniemy temat. Myślałem, że będzie gorzej. To ogarniemy temat, zobaczymy co tu. Bociek, spadaj, bo cię przejadę. Może byśmy zaczęli... Aaaa! Ty, ale jaja. A mógłbym z tym jechać? Czy niekoniecznie? Mógłbym z tym jechać, ej. Ale jaja, mogłem sobie... Pa, jeleń wleciał mi na chałupę, ty! Kurde, bramy nie zamknąłem. O, jest, moja zaraza, kwiatki kopie. Kop, 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 kochanie, kop. Dobra, stop. Stop wysiadka i teraz co my mamy? Weźmy gładź i zobaczmy co najpierw tynk. Weźmy tynk. Czy tynkować możemy to? Nie możemy. Czy to możemy? Nie. O, możemy wytynkować to. To zaczniemy od kuchni standardowo. Wytynkujmy całą naszą kuchnię. Proszę bardzo, ładnie wytynkujmy, niech ona ma, niech wie, że ja się staram. Wszystko dla ciebie, kochanie. No i co, nie mogę? Ładnie wytynkujmy, tak. O. I co, już więcej nie mogę wytynkować? Coś oni mnie tu oszukują. Co ja tynkuję? Dach! Znaczy nie dach, tylko ten. O, proszę. Proszę. No i teraz powiedz, że kurde, twój stary nie jest taki zły. Albo powiedz, że jest zły, to normalnie zobaczysz, co będzie. O, ładnie kuchnia wytynkowana. Proszę bardzo. Dobra. To wytynkujmy wszystko po kolei chyba, nie ma co. Wytynkujmy całą chałupę dzisiaj. O! Już nie będzie kolorowych kwiatków. Tylko proszę bardzo, jaki będzie piękny sufit też. Wytynkujemy. Tak jest. Proszę bardzo. Już jest gitara. Teraz tak, bo tu nam straszy korytarz tu. Jakimś kurde... Dziwną tapetą w kwiatki. To wytynkujemy. Też nie chcę, to będzie. O! O! No, coś przejechało. A to? Czemu się to nie chce, ten kawałek wytynkować? No to dobra, to jedziemy od sufitu. A, nie da się, bo nie mam tynku, ej! Ja pierdzielę, nie mam tynku. Płytki ceramiczne. W sumie. Tu bym położył płytki. No dobra, dajmy. Płytki położymy. Co to jest? Jaki cień dziwny. Płytki mogę położyć tu, ale jak ja bym chciał w kuchni położyć. Nie mogę w kuchni położyć płytek? Ja pierdzielę. A tu mogę. A tu? Tu nie mogę. O, tu, czekaj, tu, gdzieś tu łazienka była, gdzie ta łazienka była, tu była łazienka. A, w łazience mogę, to połóżmy ładne płytki w łazience. O, proszę. Je, frania jeszcze jest, jebu twoja noga. Dobra, to płytki w korytarzu też położymy. O, ciach, ciach. Proszę bardzo, jakie piękniusie. Pyk. A czemu tu nie mogę? To trzeba będzie dyskami chyba położyć. Ale nic, dobrze. To położymy tu, gdzie możemy. O, później się to pomaluje jeszcze. Tak, tu nie mogę. Tu nie mogę. A w spiżarce? W spiżarce też nie mogę nic zrobić. Dobra, to w spiżarce nie. To chyba za dużo tych płytek kupiłem. Tu też nic nie...
Ale mogę... O. Albo i nie. Proszę, balkon też ładny sobie zrobimy. Proszę bardzo, żebyś mi nie mówiła, że masz, kurde, obdrapane płyteczki. Proszę bardzo, jakie piękne. Co ty tam kopiesz? Ty weź się za robotę konkretną, a nie... Zarazo jedna. Walkie-talkie. Co my tu mamy? Tu też mamy jakiś pokój. Kurde, trochę tu tego będzie. No dobra, a tu płytki mogę jakieś położyć? Tu nie mogę położyć. Tu też nie mogę. A może w garażu coś będę mógł ułożyć? Garażu? Garażu nie. Na górze? Na górze też nie. A tu jest jeszcze jedno. Tu nie. No dobra. To za dużo płytek kupiłem. Haliera. Za dużo płytek kupiłem. A w garażach nie mogę. W stodole to na pewno nie będę mógł. A tu? A tu też nie mogę. Jak tam? W miarę dobrze. Dobra, tu też nie mogę. Okej, w garażach nie mogę, tu nie mogę. Może w oborze mogę płytki położyć, co? Chyba nie, bo tu jest kamień, tu też, no to... Tu nie mogę, no to dobra, to płytek, moi drodzy, mamy aż nadto. Aż nadto 60 płytek, kurde, wziąłem. Trochę za dużo, nie? Dobra, może tak, sprzedawać na razie nie będziemy, tylko gdzie byśmy to wysypali, tak żeby tu miało ręce... Kurde! Pierdziele, wiem, że jest farma, ale bez przesady z tymi kogutami, dobra? Dobra, może byśmy te płytki tutaj tak położyli obok studienki. O! O! Pyk. Najwyżej później to sprzedamy, nie? Najwyżej to później sprzedamy. Co ja bym tu jeszcze chciał? Ja mam deskę. Deskę i tu mamy. Co to jest? Gładź szpachlowa. Gładź szpachlowa to musi być w domu, na bank. No właśnie. O! 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 O, pan Ocki. Tylko kurde, to tu nie można żadnych innych kolorów, tylko tu będzie taki jakiś taki kurde drętwy. O. No już takie, powiedzmy, to wygląda tak. Tak wygląda. Coś wygląda. To... O, a ta gotuje, ty. Ja to przyszedłem remontować, a ty będziesz mi teraz gotować. Kobieto, no weno się opanuj, no. No dobra, gotuj, gotuj, ale to ja ci tam trochę poprzeszkadzam, co? Jak tam trochę mi wpadnie gipsu do tego, do zupy, czy tam do czegoś, no to nie miej pretensji do mnie, okej? O, ja ci tu próbuję zrobić, żebyś miała ładne miejsce do gotowania, a ty mi teraz, kurde, stoisz i dupę zawracasz. Janet, no idź no stąd, no kurde, no bo nie mogę pracować przez ciebie, no. O, za torba. No czemu tu nie mogę nic już? Coś było gdzieś, coś. O. Proszę bardzo. Piękna jeszcze ta ściana została, no. O, może tu? O! Zobacz, kochanie, jaką masz piękną kurczaki kuchnię. To może tak, od sufitu zaczniemy. A, nie zrobię od sufitu, bo sufit nie teges. Nie ten teges. Ale tu mamy te ściany. Dobra, to już wiemy. Potrzebujemy na pewno dużo gładzi szpachlowej. Dobra, zamknij mi te drzwi. Zróbmy sobie tak. Takie kurde szare. Czemu to wszystko jest takie szare? Ja nie bardzo tego rozumiem. Czemu nie można sobie wybrać koloru jakiegoś, nie?
Co jeszcze mógłbym tu? Ja sobie to pomalowałem. Sufitu nie mogę. Tu też nie mogę. Tu też nie mogę. Ile mi tej gładzi zostało? Dwie gładzie mi zostało. To na te dwie gładzie to tylko ten pasek pomaluję, co? I już gładzi szpachlowej nie mam. No dobra. Dobra, słońce. Czekaj, spiżarnię zamkniemy. To zamkniemy, zajmiemy się korytarzem. Czyli tak, to można by powiedzieć, że już mam tylko taki, kurde, nie wiem, czy to żółty, czy to zielony, co to za kolor. Grom go wie. No dobra, to zajmiemy się tu, kuchnią. O, poszłaś, piździe, całe szczęście. Podłoga jeszcze mnie tu nie bardzo pasuje. Ona co tam robi? Co ty tam robisz? Dobra, to weźmy jeszcze teraz deski. Myślę, że jak tam to się nie działo, to tu będzie mogło... No, o, proszę, jakie nowki, funkiel, panele drewniane. Proszę, jakie piękne będą. O, No i teraz kuchnia jest na wypad... O, schody mogę deskami obić? Nowe schody? Co? A drzwi? Pokaż, to ja deskami mogę tu podłogę obić, no dobra. Tylko kurde, od dupy strony to robię, bo najpierw powinienem chyba zrobić ścianę, a dopiero później nowe podłogi, nie? Jak myślicie? Czy to tak powinno być, czy nie? Podłogę się robi zazwyczaj na samym końcu, z tego co ja pamiętam. Choć nie jestem żadnym budowlańcem. Ale zawsze się robi sufity, bo to co kapie, to kapie na dół, później się robi ściana, a na końcu się robi podłogi. A nie wszystko tak od dupy strony. No ale dobra, no trudno, no. Jest jak jest. Tu mamy nówki funkiel, tu mamy nówki funkiel, tu mamy nówki funkiel. Tu mamy nówki funkiel, tu mamy nówki funkiel. Dobra, czy ja tu... O, drewniane schody, tak. Piękne. Czy tu jeszcze coś mogę obić? Tu już nic nie mogę obić. To co, to ciśniemy na górę, nie? O, proszę, piękne schody. O. No dobra, jak mamy kupę desek, to zrobimy to taką. O. Zrobimy najpierw podłogi. O, zrobimy piękne podłogi, żeby były. Normalnie, kurde, ty coś malinka. Nie, siadać nie, robić. Nie ma siedzenia. Do roboty. Do roboty. Tu już więcej... Więcej nic nie mogę zrobić. Co nie? Co nie, ale mogę jeszcze tu. Proszę bardzo, nowka, funkiel, strych. Strych też zrobimy nowy, nie? Dawaj. O, mamy... O! Coś tu miałem w skrzyni, nie miałem nic. Odbuduj z deski. A co ja odbuduję? Nie, zepsułem. Moje panele słoneczne. Jebut, fajnoga. To, żem teraz narobił. Ale się nie zepsuło na szczęście. Nie dokończyłem. Całe szczęście. Co on tak skacze? Co jest grane? O, patrzcie jak on lata. Ja nic nie robię. Nie dotykam niczego. Jasny gwint, coś tu jest nie halo. A może po prostu nie mogę stać na budowanym? Właśnie, to tak może być. Czekajcie, zaraz robimy testa. Stoję na budowanym. Nie no. Nie skaczę. A teraz? O, a teraz skaczę. O, deski się skończyły. Dobra, idziemy jeszcze na dół. Pyk. Pyk, jeszcze mamy trochę tych desek, to jeszcze sobie weźmiemy. Cześć, cześć. Nie przeszkadzaj mi, nie mam czasu, naprawdę, tak? Nie, nie. Co to za wieszak jakiś dziwny? Idę na strych, tam sobie zrobię, co sobie zrobię? Nie wiem, co sobie zrobię, ale coś sobie zrobię. Odbudzi z desek. Ale co ja mogę... Ej, no nie, no... Ej, wydaje mi się...
Zaraz to zobaczymy, czy to tak jest, jak ja myślę. Dobra, wszystko mamy, tu jeszcze trzeba będzie komin. Skrzynka pusta. Dobra, pyk, zamykaj. Zamykaj, weźmy jeszcze rusztowanko. Tak mi się wydaje, że ja tu tak psuję. Gdzie jest te... O, dobre jest rusztowanko. Niedobre. O, te będzie dobre. Dobra. Niewolne ręce. Deski. Tak jest. Deski. Teraz chcę tylko jedną rzecz zobaczyć. No tak, odbuduj z deski. Nie, ja nie chcę, bo stracę panele słoneczne. I co? Nie będę odbudowywał desek. I co? Straciłem? No tak, bo jak odbudowałem od spodu, też można było budować. Dobra, spadamy stąd, może to zniknie. Kurde, oby tak było. Oby tak było, no. Powiedz, że mi ten dach zniknie. Kurde, albo i nie zniknie, no. Będę miał dziurawy dach. Je, butwa i noga. Wolne ręce. Kurde, no. To zepsułem. Dobra, co my mamy jeszcze tu? O, coś impregnowane. O, drzwi ładnie mogę pomalować. Zamknij, zobaczymy. O, proszę, jakie zieloniutkie drzwi, piękne, ładne, cudowne. O, patrzcie, Don Picasso. Dobra, ale najważniejsza jest kuchnia w tym momencie. Ja chcę kuchnię jej tu zrobić. Niech ona ma, niech się cieszy. Niech mi dupy nie zawraca. Tak jest. I tu pokój pomalujemy, chociaż nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Picasso, mazi. Ładnie, to wygląda ładnie. Tu już nic nie mamy. I też właśnie, dlaczego ja maluję od dupy strony? Przecież to się zawsze maluje od końca do początku. Tu już pomalowałem i poświeżym sobie łażę, nie? No właśnie. No to nie tak powinno być. Powinienem się cofać, właśnie. Dobra, nie bierzcie ze mnie przykładu, bo powinienem iść od końca, czyli na przykład odtąd. Pyk, tu pomalowane i powinienem się teraz cofać. Tu, pyk. O, pyk, pomalowane, teraz tu od końca. Pyk, pomalowane, o, i cyk, pomalowane. I tu do wyjścia. I tak samo od końca. Tu też pomalujemy. Jak już w sumie mam, to już porobię, no. O. Tyk, tyk, tyk. I teraz ładnie powinien wyjść za drzwi i o. I teraz nie chodzę po niemalowanym, prawda? Tak jest, tak powinno to wyglądać. O. Czyli cofamy się do tyłu, bo do przodu cofać się nie może. Ty, drzwi nie pomalowałem. Proszę. Jedne drzwi. O, skończyło się. Dobra. Wszystko pięknie, ładnie, ale nie. Kurde. Co by tu zrobić? Deski jeszcze na pewno będę potrzebował. Tego mazidła będę potrzebował. Kurde. Dobra, płytek nie będę potrzebował, to je załaduję. Płytki sprzedam, bo trochę za dużo kupiłem tych płytek. Prawda? Ale będę potrzebował tak, desek. Będę potrzebował desek. Desek. Jak mój dach? O, naprawił się. Ja. Dobra. Dobra, kochanie, jadę. Jadę, nie czekaj na mnie z obiadem. Tylko nie wchodź do kuchni. Robimy jej niespodziankę, co? Dobra, musimy kupić tak, z czego co musimy? Suchego tynku kupić i gładzi musimy kupić, więc... I to tak dużo. Nie?
Tam cała chałupa jeszcze jest na górze do wyremontowania. Właśnie, właśnie. Kurde, może tych płytek na razie nie będę sprzedawał? Kurde, zepsułem. Może mi się one doprzydadzą jeszcze do czegoś. Dobra, na razie. Kurde, bo już teraz sam nie wiem. Dobra, czekaj. Musimy kupić tak. Musimy kupić tak. Tynku ze dwie palety na pewno. Tynk surowy, a to jest... To jest zwykły tynk. Tynk surowy idzie do środka. Dwie palety. Dobra, dajmy trzy. Bo tam dużo, dużo pomieszczeń jest. Jeden, dwa i trzy. Mamy sześć palet. Dobra. To jest... Stop, stop, stop! Stop, stop, stop. Tu już nie sięgnę? Jak nie sięgnę? Co oni mnie tu oszukują? Dobra, tu mamy to. Teraz tak. Drewno na pewno mi się przyda. Do tego już nie sięgnę? Sięgnę, tylko kamerę trzeba inaczej przełożyć. I będzie git malina. Git malina, dobra. Czyli co, mamy to wszystko. Ja jeszcze bym coś... Coś jeszcze bym wziął. Co jeszcze mogę wziąć? Co jeszcze mogę wziąć? Płytki nie, płytki zostawiam. Jeszcze jedną deskę. To się zastanawiam, co to jest? Kupting. To będzie na zewnątrz chyba, nie? Tylko jaki kolor? Jakiś oczojemny, nie? Niebieski? Różowy? Czerwony? Jaki dom zrobimy? Żeby tak się rzucał z daleka. Żółty? Żółty z czarnym pasuje, nie? Zielony? Zielony to byłby garaż. Niebieski? A weźmy ten żółty. Dobra, zobaczmy, czy jeszcze jest. I teraz pytanie, czy da się go tak oszukać trochę. Czy da się to oszukać? Jakbym puścił, nie da się opuścić. Ale mogę jechać. Trochę tam lata na dźwigu, to niech se lata. Ale to mi nie przeszkadza. Ale można zapakować 10 palet, a nie 9, nie? Linia przerywana, możemy wyprzedzać. Kurde, jakaś szyba brudna. No dobra, jedźmy to, zróbmy. Dokończmy remont tej chałupy i będę miał święty spokój chyba, nie? Tak myślę. Ej, nie kupiłem jednej rzeczy. Jebu, fajnoga. Dobra, to zrobimy inaczej. Kurde, otwórz tu bramę, bo już mnie szlak trafia, jak ja nie mogę wjechać. Dobra, na razie niech to sobie tak leży. Zobaczmy, do czego ten tynk żółty służy. Weź tynk. Tu mogę pomalować, a tu nie mogę pomalować. A tam mogę. A jak ja bym chciał, na przykład, co tu tynk surowy? Tynk surowy, tu nie mogę. Czyli co, tu będzie cegła czerwona? A zobaczmy, czy stodołę mogę. Stodołę nie... To tylko co, te białe cegły mogę odmurować? Białe, szare. Ej, tego też nie mogę? Co ja wziąłem?
Nie to chyba wziąłem, może to trzeba. Weź tynksurowy. No to mogę. Ale tego już nie mogę? Panie. Czyli co, będę musiał nowy cegły jeszcze wstawić, chyba na to wygląda. Odbuduj z pustaka. Odbuduj stary tynk. Ocie panie. To nie głupio wygląda taki lampasik, co? Kurde. Tylko szkoda, że tego nie mogę. Patrz to, jakie na bajerze. Ej, to mi się podobuje. Tu będzie odcięcie, cegła. No, zrobimy dwukolorowy, proszę bardzo. A tamto trzeba sięgnąć po tego chyba, co? Kurczaki. Podobuje mnie się to. Patrzcie, żółty lampas, czerwona cegła, a górę damy jakąś taką inną oczojemną, nie? Proszę bardzo. Co ja... Czemu tamto? Nie! Ale cegły można jednak odmalować, czy nie można odmalować? No kur... Odbuduj stare cegły z cynku. Czemu tych nie mogę? Ja nie chcę wszystkiego. Wszystkiego nie chcę, a tamto... To mogę, a tamto też mogę. No to kurde, o co tu chodzi? Czemu tamte mogę, a te nie mogę? Coś tu jest nie ten teges. Nie ten teges. Ale ładnie to wygląda. To mnie się podoba. Ile mi zostało? 28 tego tynku jeszcze zostało żółtego. Dobra, a jakbyśmy zrobili jeszcze jedną rzecz, mianowicie taką. Wejdźmy na górę. Wyżej się nie da. A co? Tego lampasa się nie da pomalować na żółto? Niedobrze. Dobra, olać to. Gładź nie. Weźmy tynksurowy. Dobra, tej w kuchni nie ma, całe szczęście. Odmalujmy. Co tu jeszcze mieliśmy? Jedziemy od dołu? Nie, może sypialnię jeszcze byśmy zrobili sobie, co? W sumie już i tak wszystko musimy zrobić, ale dobra, jedźmy tu sypialnię, no niż... Będzie w ładnej sypialni, może to... Może coś z tego wyjdzie? Maybe? Byśmy zrobili nową kuchnię i nową sypialnię. O, tak na dzień dobry, co? To by było niegłupie. Może by się ucieszyła i może już by wlazła z tego pojedynczego łóżka i przyszła do mnie. Może jakieś nowe łóżko trzeba kupić. Podwójne jakieś, co? To coś... Tu nie możemy, tu nie... Kurde, a to mógłbym tego paska chyba pomalować, jakbym wziął, co? Żółty. No nic, dobra. Dobra, zajmiemy się tym później. Proponuję skończyć jedno. Żeby zająć się drugim. O. Ciach. I ciach. Prawie że nówka funkiel sypialnia, nie? Dobra, zamknij drzwi. Kurde, robić wszystkie pokoje? Na górze czy na dole? Gdzie będziemy gości przyjmować? Na górze czy na dole? Dobra, zróbmy ten dół może w kolejności. Niech on wygląda jakoś jak... Jakoś niech to wygląda tak, jak powinno wyglądać. Po kolei odbudujmy. Później będziemy się martwić resztą. No i oczywiście standardowo zamiast od góry jechać z tynkiem to dołu, no.
A co tam? A kto mi zabroni? O, jakieś firaneczki by się... Co tu? Kurde, stary parapet. Może ten stary parapet też się jakoś da odbudować z desek. Kurde, nie wziąłem pod uwagę tego nawet. Dzień się skończył. Ty, idźmy po deskę. Może... Idźmy po deskę. Zobaczmy. Tu jest ładny parapet. Gdzie te parapety? Ty to pogładzi już, tak on będzie ładny. Pogładzi chyba, co? To zobaczmy to gładź. To nie, co to jest? Sting, to nie. Gładź. Zobaczmy tu pogładzi, jak to będzie. Czy on się odnowi, czy się nie odnowi? Co ja odbudowałem? Tu odbudowałem. Ej, no ten parapet mi się nie podoba. Okno mi się też nie podoba, no. Tu jeszcze mogłoby być, ale bez przesady. A, tu sufitu nie odmalowałem. No dobra, zróbmy to, co mamy zrobić. O, a czemu tu dwa paski są? Co to się stało się? Coś tu, kurde, oni mnie tu oszukali. Tu paski jakieś. Coś oni mnie tu oszukują. I dobra, nie? Tylko te okno mnie wkurza. Te okno mnie wkurza. Co ja jeszcze tutaj nie zdążyłem zrobić? Kurde, sufitu nie zdążyłem zrobić. Właśnie. Tutaj ściany nie zrobić. Czy to już jest pomalowane? Nie, to nie jest. Nie jest pomalowane. Tu mam odmalowane ładne parapety. Ładne wszystko. Tu ładne wszystko. Dobra, sypialnię trzeba wygładzić jeszcze. Może zróbmy do końca te okna, bo mi się coś tu z tymi oknami nie podoba. Czy te okna jakoś można będzie naprawić? Może odmalować to bejco, czy tam czymś? Tu brakło mi. Sufit mam skończony? Mam. Właśnie, sufitów nie porobiłem. Kurde. Trzeba i sufit zrobić. Najpierw. O, dawaj, sufit musi być piękny. Pa, po łóżku lata, dobry jest, Goguś? Goguś dobry jest? Co, się skończyło. Kurde, idę jeszcze teraz tak, sprawdzimy, tu sufitów nie mamy. Źle to robię, trzeba było najpierw jechać jednym, później drugim, później trzecim, później piątym. Deski nie. To, weźmy. Mnie te interesują okna bardzo. Czy można te okna czymś zrobić? No bo kurde, wszystko będzie piękne, a okna będą takie stare? O co tu chodzi? No nie da się. Ale mogę sobie te zaimpregnować. Ha! Pięknie. Dobra, tu już jest poimpregnowane. Tu już chyba jest. Dobra, nie, nie, nie. Ajajaj, to tak nie może być. Dobra, dawaj mi gładź. Nie, dawaj mi surowy tynk. Jedziemy. Jedziemy z sufitami, bo jeszcze nie wszędzie są zrobione sufity. Trzeba zrobić to porządek. I tak myślę, że trzeba byłoby zrobić może wszystko na dole. Mieć święty spokój. Prawda? To co, zaczynamy od pokoju dziecięcego. No, no dobra, powiedzmy, niech będzie. Zrobimy sobie, zrobimy sobie cały dół. Po dole zrobimy sobie całą górę. Znaczy, zrobimy tak, otynkujemy to wszystko, o! Taki jest plan magiczny, otynkujemy to wszystko, a dopiero później będziemy się gładzić. Pyk! Fachura ze mnie, pierwsza klasa, patrzcie, kurde, nie na darmo tyle godzin w konstrukcjonie się siedziało, żeby teraz nie wiedzieć, co się robi, nie?
później nauki w House Flipperze. Kurde, fachura jak się patrzy. Jeżeli ktoś tam potrzebuje jakiegoś remonciku w domu, tak, proszę, kontakt znacie, wiecie, nie? Dobra, to jest powiedzmy otynkowane. Jedźmy tu z sufitami, otynkujmy to wszystko. Jak już robimy, to już zróbmy tu porządek, nie? Chociaż tak na dobrą sprawę ja powinienem iść zarabiać pieniądze, a nie wydawać. Ale jeszcze z drugiej strony okresu żniwnego nie ma, nie? Tak do końca, dobra. Sufity. Zaczniemy od sufitów. Łazienkę też ogarniemy najpierw. O. Pięknie łazieneczka będzie. Teraz moja kurde nawiedzona Janet już mi nie powie, że nie będzie mogła się wykąpać w pięknej, czystej łazieneczce. No, powiedzmy, jak se doszuruje wannę. A jak se nie doszuruje, no to ma pecha. Dobra, zamknij to. Tynk się skończył. Kurde, ile tego tynku idzie? Jebu twoja noga. Myślałem, że to tak szybko. Szybko, szybko, a to widzę, że tu chyba nie. To tak szybko nie. To tak szybko to nie pójdzie. No, tak szybko to nie pójdzie. Ale nic, odbudujemy sobie chałupę w środku przynajmniej, żeby nam się miło działo. Z zewnątrz też sobie to odbudujemy, ale wszystko w swoim czasie, na pewno nie dzisiaj. Dzisiaj sobie zbudujemy choć kawałek czegoś. Na pewno kuchnię sobie zbuduję, o. A tu już gładzio pojechałem trochę, widzę. Okej. Okej, dobra, zamknij wieżeja. Tu mamy... Sufit jest ogarnięty, dobra, zamknij wieżeja. Tu mamy sufit... O, tu jeszcze proszę, tu jeszcze schodki trzeba tu. Mazi, mazi. Dobra. Sufit, pojedziemy. Hop. Hop, pojedziemy po korytarzu. Hop. Pojedziemy tu i do sypialki jeszcze. Ale w sypialce jest ogarnięte w miarę, tylko wygładzić co nieco. No to okej, to co, zamknij sypialkę. Tu pokój jeszcze nie, dobra, zaczynamy od korytarza. Pyk. Już mi się... A wyjrzyjmy przez okno, a dupa, nie wyjrzę przez okno. A już myślałem, że to tak będzie pięknie, cudownie, a tu nic. Nic z tego. Dobra, no ten parapet mnie wkurza trochę. Czemu on jest taki obskurny? Może to jest dlatego, że tam stare cegły są z zewnątrz? Może tak być. Może być. No nic, zobaczymy. Zobaczymy, naprawimy, wyrównamy, odbudujemy co nieco. I się okaże w praniu. Robisz się bardzo głodny. Dobra, tam głodny. Jak to mówią, z głodu jeszcze nikt się nie zesrał, więc na spokojnie. Są ważniejsze rzeczy. Najpierw trzeba zobaczyć tutaj, kurde. Ale ty, ale zobacz, jaki dobry ze mnie fachura, nie? Tynkuje ściany bez odsuwania tych, nie? Mebli, he? Kto tak potrafi? Kto tak potrafi? No właśnie. Nie wszyscy. O, skończył się tynk. Jeszcze trochę mi zostało. Tu jeszcze mi zostało. Tu już jest, tu jest, tu już jest. Nie wiem... Kurde, skończył mi się. Jeszcze jedna paleta by mi się przydała. Dobra, dokończmy jeszcze tą sypialkę w takim razie. I ten korytarz, nie? Tylko co, nie mogę tu? Jak nie mogę? Dokończmy korytarz. O! Ale czemu tego nie mogę pomalować? Czemu tu te schody to bez tych, bez lampasków? Coś tu jest nie ten teges. Coś tu jest nie ten teges, ale to nic, dobra. Zrobimy sobie główny korytarz. O. Pięknie, okna stare. No wszystko będzie pięknie, ładnie, a okna będą stare. Kurde, to mi się nie podoba. To mi się bardzo nie podoba.
A miałem łazienkę jeszcze wygładzić, ale dobra tam. Łazienka później. Najważniejsze jest tu teraz moja sypialnia. Kuchnia i sypialnia, bo tam będę spędzał najwięcej czasu. No może w kuchni to niekoniecznie. O, co jest grane? W kuchni to będzie moja zaraza spędzała i będzie mi tam gotowała i bardzo dobrze. A ja się zajmę tutaj bardziej sypialnią chyba, nie? Też tak myślę, że tak to by było, nie? Tak to by było najlepiej, zająć się w sypialni nią. O, gładź się skończyła. Można by powiedzieć, że tu jeszcze musimy... Dobra, na pewno będziemy potrzebować jednej palety z tynkiem, to sobie dokupimy, ale mamy jeszcze trochę gładzi, to dawaj. Dawaj tej gładzi jeszcze. Kurde, ale mogłyby być żywsze tu kolory. O, cześć. Mogłyby być żywsze te kolory. Troszeczkę. O. Pięknie. Teraz jest pięknie, aż dupa mięknie, nie? Tak jest. Piękna, ładna sypialnia. Dobra, sypialnię mamy z bańki. Musimy jedną paletę tu zrobić do tego. Okej. Ale że została nam jeszcze trochę tej gładzi, to jeszcze wykorzystamy ją. W takim razie odnowimy może tu sufity najpierw. Zobaczymy. Tu będzie pokój dziecięcy, to niech będzie już taki konkret, nie? No, to już dobra, to już niech będzie konkret, jak ma być pokój dziecięcy. Może coś tam się wykluje lada dzień poniedzieli. Za parę miesięcy. To już niech będzie ładnie zrobione, nie? Ej, a tu się parapety robią nowe. Nie, tu już były nowe. Kurde, to jak to jest w końcu, bo nie kułam czaczy. Może okna też można kupić jakoś, nowe okna. No i to jest zagadka, dlaczego tam są stare okna? Znaczy, są dwie opcje. Opcja pierwsza jest taka, że po prostu trzeba nowe cegły tam zbudować od zewnątrz i wtedy może będą nowe okna. Tu mamy wszystko. Korytarz mamy, kuchnię mamy. Spiżarkę później. Dobra, chodźmy do łazienki, niech ona też tam nie narzeka, że łazienkę ma taką, a nie inną, to zróbmy w pierwszej kolejności tą łazienkę. Chociaż niech tu trochę poczuje tej satysfakcji. To nie? Tak jest. Nie inaczej. Proszę, łazienka też jest piękna, przecudowna. Dobra, zamknij wieżeja. Tu odmalujemy sufit. O, co tu będzie? Co tu będzie? Kto jakiś pok... A, i tyle odmalowaliśmy. Czyli potrzebujemy na pewno ze gładzi. Potrzebujemy dużo rzeczy. Janet, nie obrazi się, jak to wypieprzę wszystko tu na razie. Nie możesz nawet. Daj, oj, bo ci paletę strzelę na czaszkę. Można na łeb jej spuścić? Nie można. Można. Ja. Ale zryty łeb ze mnie, ty opa, jeszcze na macha. Cześć, kochanie, jak się tam... Gdzie ona jest? Cześć, jak się masz? Jak się masz? Porozmawiamy trochę? Darling? No. Darling, kochanie, masz paletę na głowie. Chyba ci jest paleta. O matko, to naprawdę miłe miejsce do życia. Jasne. Ty, ale Janet jest silna. Ja nie mogę. Dobra, powiem ci słodkie słówko jeszcze. That's so sweet. Oj, really nice. Dobra, Janet, idę do roboty, a ty trzymaj te deski, nie?
Trzymaj te deski na głowie. Ale jajca, co? Co za chłop se wymyślił. Ale te desek jej położył na głowę. O, czekaj, będzie się ruszać. Spadną? Nie spadną, wiszą. Ale jajca. A jak ja przejdę, to spadną mi na głowę? Nie spadną, widzieliście? Tu kurde, patrzcie, jak se można zrobić pięterko tutaj ładnie. Palet nastawiać, jedno na drugiej. Kurde. Dobra, jestem debesiek. Niech wiszą, zobaczymy, czy jak pojadę do sklepu i wrócę ze sklepu, to one będą dalej wisieć. Która jest godzina? 17. Kurde, zaraz patrzcie, cały dzień remonty. Dobra, co ja miałem kupić? Miałem kupić jeszcze tego suchego tynku, miałem kupić. Miałem kupić jeszcze gładzi. To tak na pewno pójdzie jeszcze po dwie palety, co? Dwie palety gładzi. Dwie palety tynku. No. Dobra, postawmy się tu na tym. Auć. Auć, auć, auć. Dobra, wysiadka Mieczysław. Jedziemy. Jedziemy. Kurde, tak się zastanawiam z tymi pustakami. Kup gładź. Kupimy ze dwie palety na pewno. I tynk surowy. Tam było tylko do jednego mi chyba brakowało, nie? Do jednego pokoju trochę mi tam brakło. Dobra, jeden. Jedną paletę. Mhm. I co jeszcze? Co jeszcze? No i tu. Tylko tak, chcielibyśmy te cegły na pewno kupić. Kurde, żeby odbudować dom. Ja, ej, sklep meblowy Enter. Hi, patrzcie! Kuchnia. Dobra, kupujemy nową kuchnię, proszę bardzo. Kupujemy przy okazji nową łazienkę, proszę bardzo, bo to już mamy gotowe. I kupujemy... Ej, to są dwa pokoje dziecka. I kupmy sypialnię, dobra. Kurde, 16 tysięcy, ja pierdzielę, jaka bieda. Jaka bieda, co my kupiliśmy, moi drodzy? Kupiliśmy tak, raz, dwa, trzy, to kupiliśmy. No i trzeba byłoby chyba tych białych cegieł kupić ze dwóch. Pustaków ze dwóch. Dobra, może starczy na dzisiaj tych zakupów. I tak nie będziemy robić wszystkiego. I tak nie będziemy robić wszystkiego, prawda? Pyk. Pyk. Zrobimy sobie, moi drodzy, dzisiaj tylko środek. Jak wydaje mi się, że za mało tego kupiłem. Ale dobra, za mało to za mało, nieważne. Się okaże w praniu. Przy okazji zobaczymy, jak wygląda... Jak wygląda nowa kuchnia, nowa łazienka i sypialnia, moi drodzy. To, co jest najważniejsze. W tym momencie zostało 15, 18 godzina, kurde. Trzeba naprawdę jechać, zacząć zarabiać, bo to nic z tego nie będzie. Światło włączmy może. Oj, ten zdradziecki słupek. Proszę bardzo. Kurde, to jeszcze dzisiaj skończymy. Tak myślę. Znaczy, wygładzić wszystkiego pewnie nie wygładzimy, ale... a widziałeś? Tak cię nastraszyłem na zakręcie. Dziady go jedna. Zobaczymy jeszcze, co ona tam nam ugotowała przy okazji. I czy ona będzie w ogóle zadowolona z naszej nowej kuchni, nie? Bo jak nie, no to... Jak jestem głodny... Kurde. Masakra. Trzeba byłoby ten burdel posprzątać trochę tu. Ty, ona dalej stoi z deskami na głowie. Jebu twoja noga. Patrz ta. Ona dalej stoi z deskami. Dobra, stój sobie. Stój sobie, stój. To, moi drodzy, pierwsza rzecz. Wchodzimy do kuchni. Uciepanie.
Jebut, fajna oga, proszę, mikrofalóweczka, proszę, chlebaczek, noże, szafeczki, piękne, zlewik. 3 talerze, 1 kubek, 4 kubki, proszę bardzo. Co my tu mamy? Tu znowu noże, proszę, 2 garnki. Jaka lodóweczka pod sam sufit, no, coś pięknego. No teraz, Janet, jak kurde, ty mi powiesz, że w nocy nie dasz się dotknąć, to normalnie ja cię... Nie powiem co. Dobra, wejdźmy do łazieneczki. Proszę bardzo. Nowa wanna. Tu się we dwójkę zmieścimy, Janet. Dzisiaj będzie showruburu. Proszę, jaki zlew, ile szafeczek, ile szufladeczek. Grzejniczek jeden, grzejniczek tylko jeden. A światełko, zapalmy światełko. Pół rozświetlone, proszę bardzo. Tylko czemu tu nad lusterkiem nie ma światła? Dobra, tak właściwie te drzwi tak kiepsko wyglądają. To jeszcze bym tylko szybko może... Mam gącik? Nie gącik. To. Czy to już pomalowane? Są drzwi. Są pomalowane, to one tak kiepsko wyglądają. No dobra, czyli tak, kuchnia wygląda... Zapal światło w kuchni. Patrz, jaka rozświetlona jebut, fajna noga. Dobra, jeszcze jedną rzecz miałem zobaczyć, czy ona ugotowała jedną pizzę więcej, czy nie, bo coś tam gotowała. Ugotowała, ona gotuje pizzę, proszę bardzo. Ona gotuje pizzę, tylko z czego ona gotuje tu pizzę? Trzeba byłoby zobaczyć. No nic. Dobra, czyli tak, tu ma... A, no właśnie, jak ja mogłem, kurde, najważniejsze rzeczy, nie pomalować drzwi. Dobra, kuchnia skończona. Tu jest skończone, czy to nie jest skończone? To chyba było skończone, to jest skończone. Dobra, to jak skończone, to zamknę te drzwi. Tu jest skończone, tu nie jest skończone, niech będą otwarte. Nie wiem, czy tu będzie można kupić jeszcze jakoś ten, ale dobra, najważniejsze, co mnie dzisiaj interesuje, moi drodzy, to jest... Ha, nie to, moi drodzy, zobaczmy, jak wygląda nasza nowa sypialnia. No ale czemu 2 łóżka? Miało być jedno wielkie. Światło. Trochę romantyczności, proszę bardzo. Tu się świeci. Tu się świeci. Kwiateczki. Aktóweczki. Zamknij drzwi. No i tu też jest stary, kurde, parapet. No, usiądź ławka. Gdzie usiąść na ławce? O, na pufie sobie mogę usiąść. Proszę bardzo. Dobra, wstań. A na krześle mogę usiąść? Mogę usiąść na ławce. Na ławce nie. Łóżeczko, moje posłane, a jej? A ona co? Co ona zabrała? Kurde, ale liczę na to, że będzie jedno podwójne łóżko, a nie to takie, kurde, dziadostwie. O, ale... no nie. Jaki mam piękny obraz kościoła, proszę bardzo. Kwiatki, jedne, drugie, trzecie. Znaczy, tylko 2 są. No dobra, ale... Która godzina? 18:51. Tu musimy jeszcze to wytynkować. Światło zapal, mietek. Tu musimy wytynkować. Tak jest, musimy to sobie wytynkować i zagipsować. Dobrze, moi drodzy, ja tu z wami już nie będę tego robił. Widzicie, jak to pięknie, ładnie wygląda. Mnie się to podoba. Nawet bym powiedział bardzo. Mam nadzieję, że tej mojej zarazie, kurde, która jest godzina 18:58, bo ta wywłoka ostatnio... O, właśnie, powiem wam takie coś. Ta wywłoka ostatnio poszła o 8 spać. Nie wiem czemu. Nie wiem czemu, ale ona poszła o 8 spać. No, w każdym razie tak, mamy żółty lampasik, piękny. Piękny. A jeszcze jedną rzecz tylko bym przetestował. Że jak wezmę nowe cegły, czy będę mógł pomalować nowe cegły. Czy to trzeba odbudować. O. Może ja tu niepotrzebnie to robię. Czekajcie, gdzie te stare okna były na korytarzu? Tu były stare okna na korytarzu. To jeszcze zrobimy taki myk, że postawimy tu rusztowanko, pyk. Jeszcze zrobimy białe jedne i zobaczymy, czy się okno pustaki. Czy się okno naprawi. To mnie interesuje bardzo. Czy się okno naprawi? Jedno.
Ej, naprawia się okno. Naprawia się okno, naprawia się okno. Dobra, weźmy tego żółtego. Odbuduj nowe cegły z tynku. Ej, mogę pomalować, ale to trzeba... Kurde, najpierw muszę to na nowo, żeby to pomalować. Trochę przegięli. Przegięli to. Dobra, są nowe okna. Dobra, wszystko jasne. Trzeba najpierw odbudować dookoła z zewnątrz, żeby było pięknie, ładnie. I dopiero będę mógł pomalować sobie. O, i tu mogę na żółto, ale ja nie chcę tego na żółto, więc my sobie to pokolorujemy na jakiś inny kolor. Jeszcze nie wiem jaki. Ale pasek będzie żółty na 100%. To mi się podoba. Dobra, moi drodzy, ja biorę się za tynk. Idę tam tynkować dalej. Mamy godzinę 19:22. Gdzie moja zaraza? W kuchni jej nie ma. Może już w łóżku leży. Nie, w łóżku też jej nie ma. Poszukajmy, gdzie ona jest. James się cieszy. Ty, a mojej zarazy nie ma. Poszła w piździet. Ja się biorę za robotę, moi drodzy, dalej. Tutaj sobie dokończę tą chałupę. Do 22:00 mam jeszcze chwilę czasu, więc myślę, że zdążę sobie tutaj co nieco jeszcze odnowić. A z wami oczywiście żegnam się i mam nadzieję, że zobaczymy się w kolejnym odcineczku. A tymczasem trzymajcie się. Do zobaczenia. Na razie. Hej, hej.